Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj film z serii Co w trawie piszczy, a dlaczego? Znajdujemy się na łowisku Bobrowisko, będziemy pomagać w odłowie kontrolowanym, więc będziemy mogli w końcu zobaczyć, co mogliśmy złowić w tym sezonie, a także co będziemy mogli złowić w przyszłym sezonie, więc chodźcie ze mną, zobaczymy, co jest grane. Jesteśmy w trakcie odłowu kontrolowanego na Bobrowisku. Zobaczcie, jak to wygląda. Tu jest naprawdę masa ryby, którą mogliśmy złowić w tym roku. Wy mogliście złowić i którą będziemy mogli złowić w przyszłym sezonie. Staramy się to jakoś Wam pokazać, jak to wyglądało od kuchni tak naprawdę. Jak przebiegał proces odłowu, selekcji. My kilka ryb zważymy, pokażemy Wam te największe tak naprawdę ryby. Ale naprawdę to jest ogrom pracy i musimy się spieszyć. My też nie możemy poświęcić tu całego czasu. Chłopaki muszą sami z tym walczyć. Pomożemy ile możemy i pokażemy Wam to, co się da. Polataliśmy trochę dronem, nagraliśmy Wam zbiornik, jak wygląda bez wody. No i możecie zobaczyć w końcu, jaka jest tak naprawdę realna głębokość tego zbiornika, jak wyglądają każde dołki tutaj na zbiorniku. Na pewno Wam to się przyda w przyszłym sezonie, jeżeli będziecie chcieli przyjechać, połowić i po prostu wybrać sobie to najlepsze miejsce do łowienia. Kończę, pomagam chłopakom nosić rybę, pakować w kastry i wypuszczać do drugiego zbiornika. Słuchajcie, pierwsi mieszkańcy łowiska Bobrowisko już są z nami. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać, ale tak prace idą szybko, że nie mamy czasu tak naprawdę rozłożyć sprzęt. Takie karpiki są, puszczamy je do zbiornika tego, gdzie kilka dni będą sobie zimować, a później z powrotem wracają do dużego stawu. Thank you.
Słuchajcie, chyba najpiękniejsza ryba na tym zbiorniku, czyli biały karp koi. Piękna, przepiękna ryba, naprawdę tu ubarwienie, coś wspaniałego. Teraz jest. Słuchajcie, jedna chyba teraz z większych ryb. Mamy amurka takiego gdzieś koło 15-14, myślę, że spokojnie. Naprawdę kawał pięknej ryby. Myślę, że ktoś w przyszłym sezonie złapie tą rybę. Super, zaraz ją dokładnie zważymy i będziemy też wiedzieli, ile tak naprawdę ona ma. Słuchajcie, tak jak mówiłem, amurek koło 14 kilo. Pierwsza ta większa ryba. Wypuszczamy. Dzień dzisiejszy skończyliśmy pracę na łowisku przy odłowie. No powiem wam, jestem w szoku, naprawdę ogrom, no masa tej ryby tutaj na zbiorniku. Przypuszczałem, że tak jest, naprawdę duża populacja tego karpia w granicach no 6-10, naprawdę to są w setkach te sztuki można liczyć. My oczywiście kilkanaście ryb wypuszczaliśmy pojedynczo, kastrami, żeby po prostu pomóc chłopakom przy pracy. Naprawdę to jest ciężka praca przy samym łowisku i przy takich odłowach. Oczywiście trafiliśmy te rybki koi, które są tutaj w zbiorniku. Przepiękne ryby, to ubarwienie, łuski, no coś pięknego.
osoby, które złowią te ryby, naprawdę są szczęśliwcami, jeżeli chodzi o wędkarstwo, bo naprawdę mieć zdjęcie z taką rybą to jest coś wspaniałego. W ogóle po co te odłowy dzisiejsze? Po rozmowie z właścicielem dowiedziałem się, że po prostu chcieli zrobić małą selekcję. Ryba tutaj się namnożyła i bardzo dużo tej drobnicy przebrać i zostawić na tym zbiorniku karpiowym jak najwięcej tej dużej ryby, a mury oczywiście karpie, koi, żeby po prostu była większa frajda z łowienia. Drobnica zostanie na innych zbiornikach po to, aby mogła sobie w spokoju dorosnąć do większych rozmiarów, żebyśmy mogli później tą rybkę złowić. Więc co, my na dzisiaj kończymy. Wszystko myślę, że mogliście zobaczyć, jak ten zbiornik wyglądał, jak odłowy, ryby i tak dalej. Mogliście wszystko zobaczyć w filmie. Więc co, widzimy się tak naprawdę na karpiach w przyszłym cieplejszym sezonie, więc widzimy się myślę, że wkrótce. Trzymajcie się, cześć.